przyspieszam tempo i jestem już z następnym omówieniem kolejnej polskiej produkcji. Tym razem będzie o filmie Różyczka z 2010 roku w reżyserii Jana Kidawy-Błońskiego. Film rozgrywa się w latach 60. PRL-u i jest kolejnym już filmem, w którym polscy twórcy próbują w jakimś stopniu rozliczyć się z tym konkretnym okresem historycznym, a te rozliczenie przeprowadzają na swój własny sposób. Nie inaczej tutaj robi Kidawa-Błoński. Jest to film o szeroko zakrojonej inwigilacji, która odbywała się przez cały okres PRL-u. Tutaj wybija się wątek marca 68 roku, a naszymi głównymi bohaterami jest trójka postaci: Kamila Sakowicz, Adam Warczewski, Janusz Wajner i Roman Rożek. Odpowiednio grani przez Magdalenę Boczarską, Andrzeja Seweryna i Roberta Więckiewicza. Konkretnie historia tej trójki jest skomplikowana już w takim stopniu, że ogólnie każda postać z tej trójki nie postępuje uczciwie od początku do końca. Warczewski musi się ukrywać, ponieważ należy do inteligencji, a jak wiadomo, władza komunistyczna z inteligencją walczyła. Rożek to kapuś partyjny, który spotyka się z Kamilą, która też okazuje się tak naprawdę donosicielką, donoszącą do tajnych służb aparatu komunistycznego. Mamy tutaj wachlarz trzech wyrazistych postaci. Każda z nich próbuje podejść drugą na swój własny sposób. Chyba najmniej Kamila Romana, ponieważ ona jest po prostu w nim zadłużona, a on w klasyczny sposób ją wykorzystuje dla własnych celów swojej kariery w partii. Wydaje się, że też w jakimś stopniu walczy o przeżycie i w ustroju, i w aparacie władzy. Wydaje się taką postacią, która nie jest jednoznacznie zła, chociaż film nie przedstawia go najogólniej w świetlanych barwach. Zresztą nie przedstawia też ten film tak oczywiście tytułowej Różyczki, bo takim pseudonimem operacyjnym posługuje się Kamila. Najczęściej wypada w tym tercecie postać grana przez Andrzeja Seweryna, ale też romans, który nawiązuje z Kamilą, gdy ta ma za zadanie się do niego zbliżyć, aby wyciągać od niego informacje. Po prostu, że ten romans nie jest na miejscu pod względem jakimś obyczajowym, tylko po prostu może facet powinien pomyśleć nad tym, żeby już nie zawracać sobie głowy aż tak od siebie dużo młodszymi kobietami. Oszczędziłoby mu to gorzkich przeżyć, a w konsekwencji najtragiczniejszego zdarzenia, czyli śmierci. Bo na końcu filmu, gdy już dwójka tych bohaterów, Kamila i Adam, na tyle się do siebie zbliżyli, że ona rzeczywiście coś poczuła, a on się po prostu w niej zadłużył, pobrali się, ale to i tak nie ocaliło postaci Seweryna przed śmiercią. W tym filmie najlepiej przedstawione są mechanizmy, które rządziły w tamtym ponurym okresie, ponurego systemu. Nie można było nikomu ufać. Każdy mógł donosić na każdego, przez co nikt nie mógł czuć się niby w swoim państwie bezpiecznie. A na pewno już nikt z tych lepszych klas społecznych, jeśli mogę tak to nazwać. Jeśli już powiedziałem, o czym ten film ogólnie jest, to teraz poświęcę chwilę reżyserowi Kidawie-Błońskiemu, bo uważam ten film za jego szczytowe osiągnięcie reżyserskie. Wcześniej nakręcił też film biograficzny o Ryśku Ridlu i zespole Jam, który był nie najgorszy i stosunkowo dobrze się go ogląda. Ale to jednak ten film jest jego numerem jeden. Jeśli chodzi o film o zespole Jam, to Skazany na bluesa na pewno ma swoje wady, czasami może i poważniejsze, ale tamten film ratuje wyśmienita rola Tomasza Kota, który już wtedy pokazał prawdziwą klasę aktorską. Ten dzisiaj przeze mnie omawiany film ma więcej atutów. Lepszy scenariusz, może zabrzmi to paradoksalnie, tam za muzykę robiła głównie muzyka zespołu Jam, a nie ukrywam, lubię ten zespół i samo to powoduje, że tam muzyka naprawdę jest fajna, daje radę. Tak tutaj mówię o klasycznej ścieżce muzycznej w wykonaniu Michała Lorenza, a jest ona tym bardziej charakterystyczna i zapadająca w pamięć, no bo kojarzy mi się akurat nie tyle z tym filmem przede wszystkim, bo ten film widziałem po pewnym wydarzeniu, a głównie kojarzy mi się właśnie z tym wydarzeniem, czyli z tragedią pod Smoleńskiem. Ten główny motyw muzyczny z tego filmu był używany właśnie w czasie krótko po tej tragedii, kiedy telewizja transmitowała obchody w związku z tą tragedią i tak dalej. No wybijał się ten motyw na pierwszy plan. W ogóle wtedy nie sądziłem, że jest to motyw z filmu, a tak w rzeczywistości było, ponieważ technicznie film wyszedł
miał swoją premierę 12 marca, czyli przed 10 kwietnia. Ciekawe w tym wszystkim jest to, że w ogóle twórcy tego filmu wyrazili zgodę, żeby motyw muzyczny z tego filmu był w głównym użyciu podczas żałoby narodowej zaraz po tragedii smoleńskiej. Nie podejrzewam tych, którzy w tamtych dniach byli odpowiedzialni za użycie akurat tej ścieżki ze świeżo wypuszczonego filmu, że zrobili to kompletnie bez wiedzy twórców. Chociaż no, czas był wyjątkowy, ale nie wydaje mi się, żeby takie coś było możliwe. Jeśli chodzi o sam scenariusz, to nie jest to wybitne scenopisarstwo. Też nie jest ono wybitne na stricte tylko naszym podwórku polskim. Widziałem dużo lepsze polskie scenariusze, no ale jednak ten scenariusz jest na tyle poukładany, że pozwala wybrzmieć tutaj aktorom w sposób naprawdę bardzo zadowalający, bo i Boczarska, i przede wszystkim Więckiewicz i Seweryn grają bez ani jednej fałszywej nuty. Nie są to może jakieś brawurowe role, ale bardzo celne i bez zbędnych szarż. A szarże aktorskie rzadko kiedy bywają pomocne dla ogólnego wydźwięku danej produkcji. Więc im aktorzy mniej starają się wybić ponad film, tym lepiej dla samego filmu. I tutaj tak właśnie jest. Podsumowując, nie jest to ekstraklasa polskiego filmu, ale solidne rzemiosło jak na tego reżysera i jak na czas, w którym był ten film kręcony, bo wtedy polskie kino nie było w swoim w lepszym momencie, tylko uważam, że tym chyba najsłabszym w dziejach, tak ogólnie. Ale to już nieraz mówiłem przy niektórych omówieniach polskich produkcji. Także tylko o tym przypominam. Na tym kończę. Do usłyszenia. Cześć. Dziękuję, panie. Do widzenia. Wszystko dobrałaś? Tak. Pilnuj się.